Szczęść Boże, coś wam powiem. Wczoraj, wędrując w pielgrzymce, myślałem o dzisiejszym słowie. Nie stawiajcie oporu złemu. Zastanawiam się, co to znaczy, bo przecież tyle innych fragmentów mówi co innego. Stawianie oporu to przecież walka o to, żeby nie ulegać pokusom. To walka, żeby zło nie weszło w moje życie. A Jezus mówi, nie stawiajcie oporu, bo to nie ma sensu. Nasza natura dąży do czegoś innego. Chcemy opierać się złemu, walczyć o swoje, bronić swoich praw. Przecież naturalnym jest to, że chcemy być bezpieczni. Natomiast zło, które wchodzi do naszego życia, wprowadza zamęt. Równowaga i spokój zostają zburzone. Zrozumiałem, że im większy opór stawiamy, tym to zło jest silniejsze. To trochę jak w judo. Tam pokonuje się przeciwnika przy użyciu jego siły. Zło, wchodząc do nas, wyciąga z nas wszystko. A kiedy jesteśmy osłabieni, wtedy nas dobija. Stawiając opór, wyznaczamy jakieś granice, ale nie pokonamy tego, co nas niszczy. Co znaczy nie stawiać oporu złemu? Całą swoją męką wyjaśnia to Chrystus. To oznacza chronić sobą tych, których się kocha. Samemu wyniszczyć się dla ukochanych osób. To w końcu oznacza oddać życie za kogoś. Czy o takim kierunku myślimy? Nie wydaje mi się. Bycie w opozycji do złego nie oznacza nie reagować na zło. Jezus Chrystus reagował na zło bardzo wyraziście i nazywał wszystko do końca prawdziwie. Ale zło pokonał nie złem, ale dobrem. To jest mądra troska, a ta jest trudna. Miłość zazwyczaj jest trudna. Gdy musimy komuś powiedzieć stop, no to postawienie komuś granic nie jest wcale chowaniem policzka, ale ofiarą siebie. Bo przecież w naturalny sposób chce się z kimś być, ale czasem nie można. Tak bywa z osobami, które na przykład muszą oddzielić się od kogoś uzależnionego, agresywnego. Jeśli czynią to z miłości, czystej i szczerej, to jest to właśnie nadstawianie drugiego policzka. Etyka Jezusowa nie jest skrojona na naszą miarę, naszej ludzkości, mentalności, ani na miarę naszych sił. Ona zakłada zaistnienie w człowieku pewnej, bardzo wielkiej i radykalnej przemiany. Trudna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Tak łatwo nam przychodzi odpłacać według zasady oko za oko i ząb za ząb. A Jezus chce, byśmy dobrem odpłacali za zło, tak by nie rozszerzała się spirala nienawiści i odwetu. Jezus wierzy i przekonuje nas, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zatamować falę przemocy. Mówi nam też, że tylko w ten sposób zło nie będzie miało dostępu do innych ludzi. Tam bowiem, gdzie jest dobro, tam nie ma przemocy i zła. Tam jest upragniony przez wszystkich pokój.